Czujemy się bardzo dobrze w Rzeszowie. Bardzo się cieszę. To ja może czekając na prezentację od razu uprzedzę, że ja będę mówiła o twórczości codziennej, tej twórczości przez małe te, więc każdy, kto jakkolwiek dotknął psychologii twórczości, to wie, że to są zgoła podobne mechanizmy, ale jednak ta aktywność czy efekty, wytwory są nieco inne niż te, które na przykład obserwowaliśmy dzisiaj, mając przyjemność doświadczać wernisażu tej rozmowy z artystą, więc ja tutaj się skupię na tej twórczości przez małe te, która w psychologii właśnie twórczości jest tą pewnego rodzaju obietnicą, potencjałem, który może się zrealizować w formie różnych osiągnięć twórczych, ale wcale nie musi, może ciągle pozostać na poziomie tej twórczości codziennej. Badanie, które chcę Państwu zaprezentować, to jest badanie pilotażowe, które wykonałam w ramach szerszego projektu, który dotyczy rodzinnych uwarunkowań twórczości dziecka. I akurat ten fragment dotyczy przekonań rodziców na temat własnej kreatywności, czyli czegoś, co w literaturze anglojęzycznej mówimy o self-beliefsach, czyli takim przekonaniu na temat akurat tutaj właśnie kreatywności i wpływu tychże przekonań na rozwój twórczego potencjału dzieci, ale w środowisku rodzinnym, w tej jednostce, podstawowej jednostce rodziny. Gdyby spojrzeć na ten projekt mój szerzej, ale też na te badania, które Państwu chcę zaprezentować, one się mieszczą w takim kontekście społeczno-kulturowych uwarunkowań rozwoju dziecięcej kreatywności, ale w tym konkretnym badaniu mnie najbardziej interesowało, w jaki sposób te przekonania rodziców na temat własnej kreatywności, ale również ta twórcza aktywność podejmowania w życiu codziennym powiązana jest ze stylem funkcjonowania rodziny, który ja charakteryzowałam ze swoim zespołem badawczym jako społeczne funkcjonowanie rodziny, jak również klimat dla kreatywności, ale w relacji rodzić-dziecko. Więc tutaj nie obejmujemy w takim głębokim systemowym ujęciu całej rodziny, tylko tej relacji rodzic-dziecko. Tematem, który taką myślą wiodącą, która była dla mnie najbardziej kluczowa, ale też taka znacząca dla całego projektu, to było właśnie to pytanie o uwarunkowania rodzinne. I to jest taki cytat, który ja uwielbiam i on jest dla mnie takim drogowskazem w mojej pracy zawodowej, w tym projekcie, o którym Państwu teraz opowiadam. To jest cytat autora teorii flow, znanego, nieodżałowanego profesora Csikszentmihalyi, który kiedyś napisał, że badanie twórczości poprzez skupianie się jedynie na jednostce, na osobie, jest jak próba zrozumienia zagadnienia, dlaczego jabłon daje jabłka. Więc ja tutaj właśnie skupiam się głównie na tej jabłoni, szczególnie w tym badaniu, czyli na tej rodzinie, która jako środowisko wychowawcze jest taką jedną z pierwszych istotnych miejsc, instytucji, które ma znaczenie w rozwoju dziecięcej kreatywności. Jest wiele badań, które pokazuje, że istnieje związek między kreatywnością rodziców i ich dzieci i ta kreatywność przede wszystkim tutaj jest definiowana w tych badaniach w takim aspekcie poznawczym. Niemniej jednak mnie bardziej interesuje ten transfer kreatywności w rodzinie i pewne mechanizmy, które mogą za tym stać. Akurat ten fragment badań, który chcę Państwu opowiedzieć, dotyczy takiego pośredniego wpływu, czyli nie czynników genetycznych, nie tego badania miarami wykonaniowymi, testami twórczości rodzica i dziecka, tylko pewnego aspektu, który w psychologii twórczości nazywamy klimatem sprzyjającym rozwojowi kreatywności w relacji rodzic-dziecko, czy też właśnie w tym środowisku rodzinnym. I akurat w tym badaniu zmienne, które mnie bardzo interesowały, to były te przekonania rodziców na temat własnej kreatywności. Możemy mówić o takiej twórczej sprawczości i tutaj pozwolę sobie troszeczkę przybliżyć terminologię właśnie z tym związaną, bo ona jest taka wąsko-dziedzinowa w psychologii twórczości, więc możemy mówić o skuteczności w obszarze działań o charakterze twórczym i też tożsamości, czyli takiej gotowości do podjęcia twórczych działań i mojego przekonania na temat tego, że umiem podjąć wyzwania o charakterze twórczym i umiem sobie z nimi skutecznie poradzić. I wreszcie ten drugi element dotyczący tożsamości, na ile ważne są te przekonania dla mojego ja, dla tego kim jestem, jak siebie definiuję, jak chcę siebie definiować. I wreszcie ta twórcza aktywność przez małe te, czyli te wszystkie aktywności, które możemy podejmować w twórczości codziennej. Akurat ja się skupiłam na 7 dziedzinach, które są najczęściej podejmowane właśnie przez psychologów twórczości. Tak jak powiedziałam, moje badania miały charakter pilotażowy.
One poprzedzały taki długi projekt podłużny, gdzie badałam rodziny przez 2 lata, 4 razy każde dziecko z kontrolą inteligencji i 2 razy wchodziłam do rodzin, gdzie robiłam obserwacje, dzienniczki, badanie zdarzeń wywołanych w diadzie rodzic dziecka, więc proszę jakby być wyrozumiałym, że to są badania pilotażowe. Ale udało mi się w tym badaniu, co nie jest oczywiste dla rodzin, badań nad rodziną, zarówno zaangażować w badanie ojca, jak i matkę, więc tutaj proszę zauważyć, że tutaj mamy podział prawie że pół na pół, to było 303 rodziny, w każdej rodzinie jeden z rodziców brał udział w tym badaniu i co ważne, byli to rodzice dzieci w wieku 6-10 lat. Jeżeli chodzi o przekonania na temat własnej kreatywności, ja wykorzystałam taką krótką skalę autorstwa Karwowskiego. Tutaj pokazuję przykładowe itemy, to jest tylko 10 itemów. Jeżeli chodzi o zmienne, które dotyczyły samej rodziny, to wykorzystałam znaną skalę w psychologii, pedagogice, którą często my pedagodzy, psychologowie wykorzystujemy, czyli skalę oceny rodziny, gdzie mamy to systemowe ujęcie rodziny, gdzie analizujemy spójność, tudzież w drugiej strony, na drugim biegunie niezwiązanie, elastyczność, sztywność i wreszcie 2 takie skale, które wiążą się z pewnym nasyceniem czynnika, czyli komunikacją w rodzinie i satysfakcją z życia rodzinnego. To jest skala znana, ma adaptację polską, więc pozwolę sobie pominąć jakby jej omówienie. Skupię się na tym kwestionariuszu, który jest mniej znany, klimat dla kreatywności w relacji rodzi-dziecko. Mamy tutaj 4 skale. Po pierwsze taką skalę, która mówi o tym, na ile ja jako rodzic zachęcam dziecko do doświadczania nowości, na ile otwieram go na nowe doświadczenia, buduję jego elastyczność funkcjonowania, wspieram to działanie, które ma charakter doświadczania pewnej różnorodności, która też właśnie nam generuje taką elastyczność nie tylko poznawczą, ale też taką otwartość na doświadczenia w takim osobowościowym charakterze, wspieranie niezależności i akceptacja nonkonformizmu. Ten nonkonformizm tutaj jest tak z dużego N. Niemniej jednak chodzi o pewną samodzielność dziecka, która może przełożyć się później na niezależność funkcjonowania, myślenia, więc tutaj mamy jakby takie zalążki tego, co może się rozwinąć właśnie w tą niezależność, taką jako cechę osobowościową osób twórczych. Wreszcie taki element, który profesor Nęcka, psycholog twórczości, wskazuje jako bardzo ważny element w rozwoju potencjału twórczego, czyli wspieranie wytrwałości w twórczym działaniu, czyli to utrzymywanie tej aktywności dziecka, aktywności o charakterze twórczym i wreszcie udział w wyobraźni twórczej, który mnie niezwykle interesuje w mojej pracy badawczej, czyli na ile podejmujemy jakieś działania w relacji z dzieckiem, które zachęcają mnie do wykorzystania wyobraźni twórczej. I teraz to badanie miało charakter, tak jak już wspomniałam, pilotażowy i było prowadzone w orientacji ilościowej. W związku z tym, że tych zmiennych jest bardzo dużo, pozwoliłam sobie wrzucić na slajd wizualizację tych korelacji podstawowych związków, zanim przejdę do wyjaśniania zmiennych wyjaśniających, predykcji. Proszę zauważyć, że tutaj mamy te niebieskie wskazania, gdzie mamy korelacje pozytywne, czerwone negatywne, wszystko co nie jest istotne jest wyciszone na tym slajdzie, więc można zauważyć, że kreatywność rodziców definiowana przez ich twórczą aktywność, ale też twórczą skuteczność i tożsamość, czyli ich własne przekonania, łączyło się ze wspieraniem nowości i różnorodności, wspieraniem wytrwałości w podejmowaniu działań twórczych, jak również wspieraniem tego rozwoju wyobraźni twórczej. Więc 3 spośród 4 zmiennych, które definiowały nam klimat dla kreatywności, wspieranie klimatu dla kreatywności, były powiązane z przekonaniami rodziców na temat własnej kreatywności, jak również z podejmowaną aktywnością o charakterze twórczym w takim codziennym charakterze. Przyjrzyjmy się tej zmiennej, która w modelu Olsona oceny rodziny. Rodzice, którzy definiowali siebie jako jednostki twórcze, podejmujące twórcze aktywności, ale też wierzące w swoje możliwości twórcze, definiowali również swoją rodzinę jako bardziej elastyczną, tak zharmonizowanie elastyczną, spójną, ale w takim
takim bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, dobrze oceniali komunikację w rodzinie i co ważne, wykazywali większą satysfakcję, wskazywali wyższą satysfakcję z życia rodzinnego. I wreszcie już ten ostatnie zestawienie zmiennych, jak miał się klimat dla kreatywności w domu z tym społecznym funkcjonowaniem rodziny. I tutaj znów nie ma zaskoczenia, jest to coś, co właściwie przewidzieliśmy, pilotując to badanie, że zarówno wszystkie elementy społecznego funkcjonowania rodziny będą wiązały się z tym klimatem dla kreatywności, te, które wskazują na bardziej zharmonizowane środowisko rodzinne, spójne, z wysoką satysfakcją życia rodzinnego, to jest to, które wspiera również klimat dla kreatywności, że po prostu gdzieś tam ta przestrzeń dla kreatywności się rysuje. Tutaj pozwoliłam sobie wrzucić na slajd jakby zestawienie wszystkich, kiedy spojrzymy na wszystkich zmiennych, kiedy spojrzymy na ten największy kwadrat, to te najbardziej silne, zwizualizowane zależności, to są te najbardziej granatowe i widzimy, że największe znaczenie miała twórcza skuteczność dla budowania klimatu dla kreatywności, ale również dla wspierania nowości, niezależności dziecka. Kolejnym jakby etapem badań ilościowych, które sobie tutaj chcę Państwu przedstawić, to było zastanowienie się, czy w związku z tym, że te trzy obszary ze sobą się wiążą, to czy one nie stanowią pewnego jednego wskaźnika takiego funkcjonowania rodzinnego. I okazało się, analiza sieci pokazała, że jednak nie. Te czynniki, podobnie jak te analizy korelacyjne, pokazują pewne powiązanie pomiędzy kreatywnością rodziców, funkcjonowaniem społecznym rodziny, jak również klimatem dla kreatywności, ale nie mamy podstaw do tego, żeby traktować je jako jeden czynnik. To była legitymizacja do tego, żeby przeprowadzić analizę predykcji. I tutaj widzimy, że ważnym predyktorem dla klimatu, dla kreatywności, czyli czymś, co w pewnym sensie wyjaśnia nam, dlaczego rodzice podejmują działania o charakterze wspierającym rozwój kreatywności swojego dziecka, to z jednej strony właśnie ta twórcza skuteczność, czyli moje przekonanie na temat tego, że poradzę sobie skutecznie, efektywnie z wyzwaniami o charakterze twórczym, jak również ta twórcza tożsamość i co ważne, tutaj nieistotna była twórcza aktywność dziecka. Tylko od razu chciałabym zaznaczyć i teraz raczej wypowiem się jako mama. Pamiętajmy, że mamy tutaj do czynienia z rodzicami, dzieci w wieku 6-10 lat, więc możemy się zastanowić, na ile życiową przestrzeń mama, tata mają na to, żeby twórczo realizować siebie. Tak? No pewnie przy tak małych dzieciach dosyć ograniczoną, więc mając na uwadze to, że to była dosyć mała próba jak na badania wyjaśniające 300 rodzin, możemy mieć do czynienia tutaj z takim efektem statystycznym, to znaczy zmienna, mówiąc wprost, nie rozpędziła się, nie miała dużej wariancji, żeby tutaj uchwycić jakąś zależność, więc nie przywiązywałabym tak mocno wagi do tego, że ta twórcza aktywność tutaj nie wybrzmiała mocno, pamiętając o tym, jakie rodziny badałam. No i wreszcie coś, co również wybrzmiało na poziomie analiz zależności, analiz korelacyjnych. Mamy tutaj do czynienia z tym, że predyktorem tego zbilansowanego usatysfakcjonowania z życia rodzinnego jest również, są również przekonania na temat kreatywności właśnie rodziców. Już przechodząc do samego podsumowania, proszę zauważyć, że te przekonania rodziców o własnej kreatywności łączyły się zarówno ze wspieraniem dziecięcej kreatywności, ale również z tym ogólnodomenowym, takim społecznym, zrównoważonym funkcjonowaniem rodzinnym. I tutaj w literaturze znajdziemy bardzo dużo odniesień wyjaśniających właśnie ten mechanizm i te zależności, ale również należy zwrócić uwagę, że te przekonania rodziców były istotnymi zmiennymi wyjaśniającymi, więc tutaj mamy do czynienia z pewnym próbą zrozumienia pewnych mechanizmów, dlaczego dzieje się tak, że no właśnie ta nasza skuteczność. I teraz pytanie jest, czy skuteczność ogólnodomenowa, czy czuję się skuteczny w roli rodzica i między innymi rodzica, który właśnie podejmuje wyzwania o charakterze twórczym, tak? Czy też właśnie chodzi o tą bardziej specyficzne dziedzinowo przekonania rodziców. Niemniej jednak
Z tego badania jasno wynika, że te przekonania rodziców mają moc wyjaśniającą zarówno społecznego funkcjonowania rodziny, jak i tego wąsko-dziedzinowego, które mnie najbardziej interesuje, czyli tej psychologii twórczości. I wreszcie na tym slajdzie pokazuję Państwu, jakie są kierunki przyszłych badań. My częściowo te wyzwania już podjęliśmy z moim zespołem w ramach tego projektu, o którym Państwu opowiadam. To znaczy włączyliśmy do badania dzieci, badamy w schemacie podłużnym ich potencjał twórczy, zdolności twórcze, myślenie dywergencyjne, myślenie twórcze, wyobraźnię twórczą. Jednocześnie analizujemy bardzo, bardzo gęstymi pomiarami funkcjonowania rodziny z wykorzystaniem różnych metod, które się uzasadniają i być może dojdziemy do takiego momentu uporządkowania tych danych, bo projekt się właśnie zakończył, że będę Państwu w stanie troszeczkę więcej wyjaśnień dać na temat tego właśnie tego transferu. Jak to się dzieje, że te przekonania rodziców mają właśnie tę moc wyjaśniającą tego klimatu dla kreatywności w relacji rodzic-dziecko. W tych analizach dokonaliśmy jeszcze takich bardziej pogłębionych analiz, sprawdzając, czy te trzy zmienne, funkcjonowanie społeczne rodzica, jego przekonania, jak również klimat dla kreatywności w środowisku domowym, jakoś w sposób charakterystyczny grupują nam tych rodziców. To są tak zwane analiza klas latentnych. Jeżeli ktoś z Państwa byłby tym tematem zainteresowany, to ja chętnie przekieruję na taki raport, gdzie opisujemy, jak ta analiza, jakie takich wniosków doszliśmy na podstawie tej analizy, a na dzisiaj Państwu bardzo serdecznie dziękuję.